zgłosiła problem i jeszcze wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, o, bardzo proszę. Najpierw proszę, bardzo proszę Was, Krzysztof Podolski, chwileczkę. Nie, nie na koniec, teraz. Nie, 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 nie. Bo ja ewentualnie mogę atakować. Proszę Pana, niech Pan nie atakuje, dlatego że ja nie reprezentuję Pana Komorowskiego i nigdy nawet bym nie chciała reprezentować. Po prostu i Pan napisze do niego do Belwederu i spyta się, zada mu to pytanie. My nie mamy nic do niego i ani z nim wspólnego i nie chcemy nic mieć z nim wspólnego. Po Głębskowemu odpowiem. Tak jest, wykona. Dostanie ode mnie odpowiedź, bo on ze mną ostatnio rozmawiał. Dobrze. I ja przekażę mu to, co naród polski myśli. Dobrze, dziękujemy Panie Rąsu. Proszę Państwa, jest z nami Pan Krzysztof Chodorowski. Jeden z najlepszych nauczycieli historii w Bielsku-Białej. Zasłużonego liceum. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości zastępca kuratora oświaty. Bardzo proszę Panie Kuratorze, Pan Krzysztof Chodorowski. Witamy serdecznie. Ja tylko dwa słowa, żeby nie przedłużać. Tutaj było bardzo wiele słusznych zdań na temat tego, że należy protestować. Protestować wobec nauczycieli, czy wobec dyrektorów, czy organów samorządowych nawet, w kwestiach dotyczących naszych dzieci. Ale uczulam Państwa na jedną rzecz, żeby te protesty nie miały charakterów nieformalnego, czyli słownego. Te protesty trzeba składać na piśmie. Coś, czego najbardziej dyrektorzy szkół się boją i czego nie lubią, to pytań zadawanych na piśmie, bo wówczas w zgodzie z kodeksem postępowania administracyjnego muszą udzielić odpowiedzi, nie mogą się od niej wynikiwać. A wówczas mamy podstawę do tego, żeby wyrobić sobie zdanie na temat ich działalności, generalnie rzecz biorąc. Mamy podstawę do tego, żeby dalej reagować. Także do tego zachęcam. Bardzo dziękuję za tą chwilę wypowiedzi. Bardzo dziękuję za obecność. Jeszcze zanim przejdziemy do następnych pytań, chciałbym powiedzieć, że jest z nami tutaj pani senator Zofia Skrzypek-Krowiec. Witamy serdecznie panią senator. Bardzo się cieszymy, że środowisko Radia Maryja tak aktywnie włączyło się w też rozpropagowanie informacji o wizycie pani profesor. Bardzo proszę. Chwileczkę, ale pan przewodniczący musi mieć pierwszeństwo. Pan przewodniczący Jarosław Biegun. Pana przewodniczącego też chciałam się uczyć. Dobrze. Zapytać, zaprosić. Pani pytała, co możemy zrobić. Zorganizować się. Tu na dole mamy Region Solidarności. I prężnie 14 września żeśmy strajkowali w Warszawie. Ale to tylko był jeden masowy strajk. I co z tego wynikło? Jest dalej jak jest i dalej ten rząd rządzi. Mamy pana posła Stasia Pięty. Jeżeli nie związek, komuś nie przeszkadza, jest pan poseł. Zorganizujmy się. Wiemy, gdzie ma Platforma siedzibę. Tak jest. Centralnym punkcie Bielska. Chodźmy z nami razem. Tak raz w miesiącu pod tą siedzibę. Tak jest. Zorganizujmy tak się. Jest. Ja wiem. Ma pani rację. Tak jest. Związek Narodowy jest pan poseł. Bardzo dobrze. Mamy msze za ojczyznę. Nikt bez Boga. Przychodźmy na msze za ojczyznę i chodźmy na takie spotkania. Jutro jest msze za ojczyznę w katedrze. Choć nie 17. Zapraszam. Przepraszam, to tylko w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Taki, że nie wiem, czy mi w ogóle słychać. Dziękuję, Cecylia. Bardzo dobrze powiedziałaś z tego, co chciałem powiedzieć Państwu, że sytuacja dzisiaj w Polsce jest taka, że jeżeli nie zmobilizujemy wszystkich sił w oparciu o Solidarność, o Prawo i Sprawiedliwość i wszystkie patriotyczne i wszystkie chrześcijańskie stowarzyszenia, ugrupowania czy jakiekolwiek partie polityczne,
to obawiam się, że po prostu tej ojczyzny naszej nie zmienimy. Bo musimy wiedzieć, właśnie tutaj pani poseł, pani profesor bardzo dużo powiedziała na temat gospodarki, to w gospodarce jeszcze wciąż państwo sporo zatrudnia ludzi. Ci ludzie to są ich głosy. Ci ludzie i ich rodziny to są ich głosy, bo oni zawdzięczają posady, bardzo intratne i interesy. Więc to przy tym procencie, który chodzi do głosowania, to naprawdę jest to bardzo duża siła. Dlatego każdy głos się będzie liczył. Czy to będzie w wyborach wcześniejszych, czy też terminowych, tego nie wiemy. Jeżeli chcemy wcześniejsze, to musimy wstać i każdy się musi zaangażować z nas w to, żeby skrócić mękę naszej ojczyźnie i naszym rodakom, żeby wyhamować te wszystkie zjawiska, jakie u nas istnieją. Przepraszam. Tutaj pani profesor, pani poseł, pragnę życzyć wszystkiego dobrego. Oczywiście ja tu podziwiam odwagę. Niech się pani nie obawia, jeśli z panią, że tak powiem, kolokwialnie sadzą do wiedla, my panią odwiedzimy. Przewodniczącemu NSZZ Solidarność. Teraz proszę o zabranie głosu pana Rajmunda Polaka. Witam cię, Rajmundzie. Pani poseł, Rajmund Polak, redakcja Pomnik Smoleńsk, którą prowadzi żona po świętej pamięci Januszu Kurtyce, pani Zuzanna Kurtyka. To jest moja szefowa w tej chwili. Chciałbym pani poseł przede wszystkim podziękować za przyjście tutaj i zapytać, czy pani się zgodzi z moją opinią, że Donald Tusk faktycznie wprowadził nowe kanwy wartości. W tej chwili ludzie się dzielą na dobrych, złych i Donalda Tuska. Proszę państwa, ja mam pytanie dotyczące trzech zagadnień. Pierwsza rzecz, kiedy będzie opublikowana Księga Zdrajców Rzeczypospolitej? Bo w czasie powstań narodowych robiło się porządek ze zdrajcami. Robił to Kościuszko, robił to Traugut, robili to również powstańcy śląscy. Robili to żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. I teraz cała tragedia Polski polega na tym, że u nas zamiast zdrajców karać, to oni dostają ordery. Kiedy będzie pani poseł uchwała PiS, bo warto, żeby taka uchwała była, że pijatyka w Magdalence w 1989 roku i cały okrągły stół, gdzie dogadali się, z jednej strony siedzieli komuniści, a z drugiej strony siedzieli w większości, bo nie wszyscy, tam były wyjątki, ale w większości siedzieli tajni współpracownicy komunistów. I cały okrągły stół to była jedna wielka szopka, gdzie cały naród wyrolowano na okrągło. Drugie pytanie bardzo ważne i pani poseł, to jest pytanie kluczowe. My mówimy o patriotyzmie. Jest bardzo ważny patriotyzm. Ja chciałbym powiedzieć, że jak tu był w 2011 roku prezydent Komorowski, ja wstałem i ośmieliłem się w szkole muzycznej skrytykować go głośno. Wskoczyło do mnie trzech facetów z oczywiście służb ochrony prezydenta. I proszę sobie wyobrazić, że nie było ani jednej interpelacji poselskiej na temat działalności służb ochrony pana prezydenta, który zaatakował spokojnego obywatela za to, że zadał pytanie prezydentowi, które on nie chciał, żeby było zadane. I teraz jest pytanie. Kiedy? Ostatnie pytanie.
Stosunek PiS do ruchu narodowego. Dlaczego pytam o to? W Marszu Niepodległości, który był w zeszłym roku w Warszawie, no nie było takiego otwartego poparcia PiS dla ruchu narodowego. Ja uważam, że jeżeli tu mają być w Polsce jakieś zmiany, to muszą siąść do jednego stołu ludzie z PiS z patriotami z ruchu narodowego. Bo bez ruchu narodowego tej Polski się nie uzdrowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu narodowego. Ale ruchu narodowego rozumianego w znaczeniu szerokim. Proszę Państwa, jaka jest szansa na zwycięstwo dla Polski? Tą szansą, proszę Państwa, jest wysoka wygrana Prawa i Sprawiedliwości. Wysoka! Powyżej 45%. Więc proszę Państwa, jak ja słyszę opowieść o tym, że mamy rozmawiać z patriotami z ruchu narodowego, a jednocześnie wiem, czym się skończyła akcja takiego przedsięwzięcia jak Libertas, jak Liga Polskich Rodzin, to proszę Państwa, dzisiaj nie ma żadnego powodu, by ktoś, kto uważa się za narodowca, człowieka przywiązanego do wartości narodowo-demokratycznych, nie mógł zagłosować na PiS. Co się, proszę Państwa, stanie, jeżeli my dostaniemy 40, nie 5, ale 3%, a 2% dostanie ruch narodowy? No rządzić będzie Platforma Obywatelska i SLD. Więc zanim będziemy podejmować te decyzje, kogo poprzeć, to pamiętajmy, albo będzie PiS bez żadnego koalicjanta rządził, albo będzie rządziła koalicja anty-PiS, ruchu Palikota, SLD, Platformy Obywatelskiej. I wszelkie inne listy tylko temu pomogą. Gowin, nie Gowin, kongres taki, siaki, owaki, ruch narodowy. Także Solidarna Polska. Rajmund, więc wybacz, ale ta koncepcja to jest koncepcja na zwycięstwo Platformy Obywatelskiej. Ludzie, jeżeli myślą, jeżeli chcą zwycięstwa sił patriotycznych, powinni głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, pytania do Pani poseł. Czemu Pan odpowiada za kasę? Ja wiem, ale bardzo proszę Pani poseł. Pani poseł chętnie coś doda. Ja tutaj, wie Pan, co Pan mówi, że Pan mówi, że koszmar jest takie, to gardło trochę zdarte, to stało się. Ale już mówię, ja bym zjeść. Maksymalnie z mikrofon, nie da się inaczej. No to taki on jest. W każdym bądź razie tutaj Pan mówi, żeby głosować na ruch narodowy. Ruch narodowy to jest na razie ruch narodowy. Oni sami nie bardzo jeszcze wiedzą, znaczy opowiadają, że oni uważają, że dla nas nie tyle są Ruscy, co Niemcy zagrożeniem i z Ruskimi trzeba dobrze trzymać. Ale przepraszam, tak jest, ale chwileczkę. Ale teraz ja. Pani Rajmund, teraz ja. Teraz Polska. I tu to jest ruch, co do którego, ja nie mogę tutaj, ale zgłaszane są różne zastrzeżenia. Do końca nie wiemy, jak to, są tam osoby, co do których zgłaszane są różnego rodzaju zastrzeżenia. Poza tym, to są młodzi ludzie. Ja znam pana Winnickiego na przykład i różne osoby młodych, pan Krzysztof, jak on tam się nazywa, Bosak i tak dalej. To są młodzi, inteligentni ludzie, ale nie wyobrażam sobie pana Winnickiego jako premiera rządu.
umówmy się, że to są ludzie, którzy mają jeszcze do odrobienia trochę lekcji i dzisiaj jedyna szansa na odstawienie od władzy PO i tak dalej, to jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości Kaczyńskiego. To też, żebyście Państwo wiedzieli, nie wolno głosować na Solidarną Polskę. To są zdrajcy. To są zdrajcy. Oni opowiadają, czy można ufać człowiekowi, który podszywając się pod prezesa Kaczyńskiego, Prawo i Sprawiedliwość sfinansowało im kampanię wyborczą. Na pierwszym po wyborach spotkaniu wypięli się, zabrali nam większość konstytucyjną. My mogliśmy blokować zmianę konstytucji. Oni wyłączyli się, zabrali nam tę przewagę i nikt gorzej nas teraz nie obgaduje jak Solidarna Polska. To jest niezwykle nieuczciwe, to dyskwalifikuje. Polska, niestety, rządzą tam głównie tymi tak zwanymi spiritus movens, ale nie chodzi o spiritus do picia, tylko właśnie tymi duchami sprawczymi. Są osoby, eurodeputowani, którzy tylko dlatego sobie utworzyli partię, bo wiedzieli, że w ramach tutaj Prawa i Sprawiedliwości nie przejdzie. Oni potrzebują drugiej kadencji do Europarlamentu, bo mają dożywotnie emerytury. Dla siebie po drugiej kadencji. Im w nosie chodzi o Polskę. Im o nic nie chodzi. Oni muszą Cymański, Kurski, Ziobro i tak dalej. Nie wolno na nich głosować. Nie dajcie się Państwo nabrać. Ja wiem, że ojciec dyrektor ma bardzo ciepły bok dla nich, dlatego że jak był jeszcze rząd, to pani Kępa, pan Ziobro po prostu pilnowali interesów, dbali o to, żeby nie pokrzywd, uczciwie odnosili się do mediów katolickich i tutaj ma ojciec dyrektor wdzięczność, ale ja nie jestem ojcem dyrektorem i mam prawo powiedzieć, nie wolno z politycznego punktu widzenia głosować na Solidarną Polskę. Żadnych wyborów. I jeszcze raz, jak chodzi o tych narodowców, to proszę Państwa, to jest młodzież, która dopiero niech ona zacznie, pokaże. Bardzo dobrze, jak oni są dojrzałymi ludźmi, to zrozumieją, że jedyną rzeczywistą opozycją, z którą świat się liczy, jest tylko pan prezes Kaczyński. Tylko, no nie pan Robert Winnicki. No. Powinni nas poprzeć, ale nie my ich. Czy okrągły stół był stratą? Ale to jest inny temat. Kochani, mam teraz takie, powiem co czuję i pytanie do pani profesor. Ja czuję, że ktoś zabrał mi moje państwo i nikt się mnie nie pytał. Ja się czuję jak osoba spoza tego państwa, bo państwo jest moim wrogiem obecnym. Nie wiem, czy państwo się z tym zgodzicie. Nikt. My jesteśmy traktowani jak persona non grata. To nasze dzieci muszą wyjeżdżać za granicę, bo tu roboty dla nich nie ma. Nie ma. Tu się ściąga obce firmy, które tu robią biznesy oczywiście na nas. Ale wywożą zysk za granicę. Banki są obce. Nikt z nas nie dostanie kredytu, bo wiadomo. I teraz pytanie. Czy jest możliwość zjednoczenia, bardzo mocnego zjednoczenia wszystkich, którzy mówią, że są prawi, nie lewi? Czy jest taka możliwość, taka opcja? No dobrze, no już wiem o co chodzi. Pani bardzo ważny temat tutaj przedstawiła, dlatego że nie dość, że jest taka możliwość, jest taka konieczność. Prawo i Sprawiedliwość naszymi tylko głosami naszych sympatyków nie wygra tych wyborów. Nam są potrzebne głosy właśnie tej młodzieży, tylko że jeśli mamy pewno, mówimy o pewnej dojrzałości politycznej, to trzeba jednak rozsądzić i trzeba uznać, że wśród tych partnerów są tacy, którzy są, przewodzą, no, którzy mają pozycję i postawę mocniejszą niż na przykład młodzi na dorobku zaczynający dopiero. I w poprzednich wyborach Prawo i Sprawiedliwość
wokół siebie potrafiło około 19 organizacji, pamiętam, skupić. Solidarna Polska, Solidarność, tam różne jakieś organizacje. Mieliśmy spotkanie w sali kongresowej i te wszystkie organizacje uznały, że takim przewodniczyć będzie tej opozycji Prawo i Sprawiedliwość i prezes Jarosław Kaczyński. I tego samego oczekujemy teraz. To tak musi wyglądać. Nie, że Prawo i Sprawiedliwość popiera pana Winnickiego czy pana Krzysztofa Bosaka, tylko oni muszą na tym etapie uznać, że partią, z którą muszą pójść i wesprzeć, żeby swoje ideały z tego, jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma innych pojęć. Proszę państwa, będzie jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę, tutaj pan i jeszcze pan. Proszę. A ja na końcu jeszcze sobie powiem, to przesuwam. Andrzej Mazur, Czechowic, Dziedzic. Głośno. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz na temat wychowania życia w rodzinie, w szkołach dzieci. Już w moim przypadku akurat to było, że dzieci do wychowania, wychowanie do życia w rodzinie były uczone metodą Pontona i Lwa Starowicza. Nikt z całej szkoły, z rodziców, nie zwrócił na to uwagi. Co tam było? Szkoła podstawowa. Tylko z całej szkoły, właściwie ja z żoną, żeśmy o to poszliśmy do pani dyrektor, powiedzieli, nawet dyrekcja nie wiedziała, co jest konspektat nauczyciela. Ja bardzo proszę, aby rodzice czasem zajrzeli do konspektu, bo można zajrzeć do konspektu nauczyciela, jaki program jest uczony. I tego nawet dyrekcja nie wie, co dalej nauczyciel. I oczywiście po rozmowie z dyrektorem nauczyciel został zwolniony. Wprowadza się na przykład nauki byłego już świętej pamięci profesora Fijałkowskiego. Bardzo dobre książki do wychowania o seksualności dzieci od 4 lat. Sam te książki mam w domu. I tam jest tak wszystko przekazane dokładnie do wieku dziecka. Tak jak to ma być. O te książki, nie wiem, czy te książki mogą być w księgarniach dostępne. Jeżeli szkoła nie chce do niej wrócić, skupi taką książkę i sam się edukuje i później dziecku w domu to wprowadza. I go uczy na ten temat. I teraz jeszcze jedno pytanie. Dobrze, jeszcze chcę pani pytanie. Jeszcze pytanie do pana, nie wiem, czy pan poseł, czy kto rozmawia, chodzi mi o kampanię wyborczą, o to, co się tam dzieje. Bo to zmierza wszystko, aby to było znowu kompania węglowa, żeby to było sprywatyzowane i rozkradzione. Co się dzieje, bo było coś tam się działo, trochę sypia tą cichło, a tam rządzi Tomczykiewicz. Szczyny. Proszę pana, no co się dzieje, no to wiemy z mediów, my tyle samo wiemy, co i pan. To znaczy wiemy z tych mediów, ale my nie mamy żadnej możliwości tutaj zdecydowania, bo nie my decyzje podejmujemy. My protestujemy, ale nie ma to żadnego... Proszę? Tu się mówi, że się nic nie że się zamyka, bo są nieopłacalna produkcja. Ale wie pan, a zamyka się najlepsze kopalnie, no to my a Kulczyk, my to samo... a Kulczyk poszukuje, otwiera kopalnię i robi... Proszę pana, my to samo mówimy w Sejmie, jeszcze ostrzej, ale my nie ma żadnego wpływu, oni przegłosowują i tyle. Więc tutaj wie pan też jakby nie ma, ale chciałam, to pytanie było przedtem i skupiłam wątek. A, wiem, tutaj chciałam tutaj państwo, mówiliśmy o tej równościowej ustawie, która jest już w drugim czytaniu w Sejmie, to druk 1051. I chciałam państwa prosić, tutaj krąży lista po sali, żebyście państwo protest przeciwko właśnie temu podpisywali, żeby można było, żeby nie wprowadzano dyskryminacji ze względu na te orientacje, tożsamość, orientację seksualną i tak dalej. Te 4 przypadki ze względu właśnie na te dyskryminacje, o których przeczytam, o których nie wie, bo państwo będziecie ponosić kary, będziecie karani, będziecie zmuszani, jeśli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo, będziecie musieli takie osoby zatrudniać. Więc krąży tutaj lista i bardzo proszę, podpisujcie, to będzie z tego okręgu, z tego, gdzie jest osoba, która taką listę, gdzieś tutaj, gdzie jest ta osoba? Chwileczkę, bo to było powiedziane, że pani Szara jest za coś innego, my to chętnie podpiszemy.
A to dobrze, no w każdym razie tutaj pan jest, który ta listę będzie tutaj. Gdzie pan jest? Jest pan czy gdzie? Czy ktoś, no ktoś podpisuje to? Proszę państwa, pani profesor słusznie zdiagnozowała to gender LGBTQ. Zatem jest, padło słuszne pytanie z sali. Jak się to ma praktycznie przełożyć? No właśnie tak, żeby zebrać podpisy i słać do marszałka Sejmu. Ja wiem, że warunki są, proszę państwa, takie, a nie inne. Jeśli państwo by zechcieli zostać po spotkaniu, to te listy będą, są tutaj i można podpisać. Rzecz leży, rzecz jest w tym, żeby zebrać tych podpisów jak najwięcej. Proszę państwa, ponieważ my musimy już jechać dalej, to chciałam bardzo podziękować, bardzo, naprawdę, nawet nie myślałam, że tyle państwa osób przyjdzie. I bardzo Bielsk, niech żyje Bielsko-Biała, niech żyje Polska, niech żyje Polska! Nie musi pan. Może państwo poprosić. Szanowni państwo, bardzo państwu dziękujemy. Prosimy o to, aby jutro, proszę państwa, zbieramy na tacy. Na tacy kościoła. Tam pomagamy. Jutro bardzo państwu dziękujemy. Będziemy państwa informować o następnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Uważajcie, bo tu jest prawo. Musimy przewrócić. Dla kogo ma pan wszystko? Dla prezydenta. Proszę? Dla prezydenta. Taki nowy temat. Niech pan se wejdzie i zobaczy. To przyzna pan, że w sobotę miał dziecko wyciągnięcie. Szkoda po prostu gadać. A Antoś 2 lata...